Dzień dobry moi drodzy, witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku. Zagramy w World of Zinie z tym Julius Vandelf, jak zwykle będę waszym gospodarzem. Zaczynamy nową sesję nagraniową i ja z góry przepraszam, że nie było odcinku przez dwa dni, ale po prostu, no cóż, no mogę zwalić to wszystko na Mass Effecta. Tak dobrze mi się ostatnio gra w tą grę. A poza tym też nie miałem, no, parę... rzeczy... Zresztą nieważne. Zaczynamy nową sesję nagraniową, gramy z powrotem. Okej, z tego co widzę, to mamy większe rzeczy już na naszych herosach z tej górnej półki, tak? O, ty masz jakieś złote rękawiczki. Skłachodron ma stalowe jakieś w ogóle. Ta ma platynowy jeszcze. Dobra, to trzeba będzie to zmienić. Czekaj, a ty masz jakieś w zapasie jakieś tutaj rękawice? Czy niekoniecznie? No niekoniecznie, dobra. Trudno. Dobra, wchodzimy. Jesteśmy w piramidzie. Poziom trzeci. Poziom trzeci ostatni, ponieważ tutaj już wejdziemy na poziom czwarty, a tu znajduje się siedziba Smoczego Faraona. W końcu! Po wielu, wielu przebojach i przygodach możemy mu oddać tą rzeczoną kulę, którą żeśmy na początku samym piątej części zebrali. Dragon Pharaoh's Orb, czyli kulę Smoczego Faraona, czy no tak, sferę Smoczego Faraona. Orb to chyba sfera, nie? Jakoś tak się to tłumaczy. Dobra, nieważne. Gdzie... chciałem naprzód iść. Chodzimy. No i od razu inny wystrój, inna muzyka. Proszę bardzo. Tu mamy tron i oczywiście jest to tron samego Smoczego Faraona, więc będzie trochę gadania, zatem ja się zamykam i słuchamy to, co nam ma Smoczy Faraon do powiedzenia. Welcome, adventurers. The command orb you've been carrying has done its job and brought you to me at last. Thank you for returning it. Though I dare not leave my pyramid, I have heard of your quest and am grateful for the trust you have placed in me. But let us not waste precious time discussing trivial subjects and address the business at hand. Alamar seeks to use Zine as transportation back to his world, Terra. Though the travel will not destroy Zine, every living thing will perish in the cold that lies between the stars. As guardian of Zine, I cannot permit this to happen. Unfortunately, Alamar has the Cube of Power, and through the Cube, command of Zine. Already the sun diminishes in strength as Alamar directs Zine to the stars. With the Cube in hand, Alamar would slowly sap my strength and destroy me should I dare to leave this pyramid, and I am the only power on Zine capable of defeating Alamar in a fight. Dismal as things seem, there remains a ray of hope. 5 milionów doświadczenia za oddanie Smoczemu Faraonowi kuli. Ale to nie wszystko, co Smoczy Faraon ma do powiedzenia. Może ja to wszystko podsumuję pod koniec, już jak skończę gadać. The night Alamar arrived in Zine, two shooting stars impacted the world. The first was Alamar. We know what became of him. But the second landed in the molten rock of the volcanic mountains near the northeastern corner of the world. It has been stuck there ever since, and Alamar has made no attempt to rescue its pilot. Perhaps he fears what it contains. I want you to investigate. To aid you, I will use the command orb to cool the molten rock around. Return to me when you are done with your investigation. I teraz tak, moi drodzy. Oczywiście możemy tutaj sobie po tej jego siedzibie trochę pochodzić. Możemy też oczywiście sprawdzić, co ma poduszkiem. O, poduszkiem nie ma nic.
Tutaj chyba coś pamiętam, było jakiś fant do znalezienia, ale... A, tu jest wyjście na górę, do chmur. Na razie tam nie dostaniemy się, bo nawet nie mamy możliwości, tak? No, odmowa dostępu. Co pamiętam, tego kotła też nie trzeba ruszać, bo właśnie, gdy tylko pochodzisz do brew, czyli no, Jezus, zapomniałem słowa tego. Tylko podchodzisz do kociołka czystej mocy, niech będzie. Tłoczy faraon mówi: odejdź stąd, odejdź od tego, bo się pokrzywdzisz. No dobra, będziemy w takim razie ostrożni. Z tego co pamiętam, to rzeczywiście potrafi nam zrobić dużą krzywdę. Natomiast tutaj, co jeszcze mamy? Tutaj mamy save. Proszę bardzo, możemy sobie wpisać kod 36 26 26 36. No luck! Proszę bardzo. A jak wpiszemy, czekajcie, 10... 20... 30, chyba tak doszło ten tajny kod, nie? Czekajcie, może gdzieś tu mam spisane w autonotatkach. Bo oczywiście kartkę, gdzie to miałem, oczywiście musiałem wyrzucić. Niestety. No trudno. Ale tak, jesteśmy na tyle wykokrzeni, że już nie ma sensu to znajdować. Tutaj jeszcze możemy... O! Tutaj coś jest. Jakiś fragment do zbadania. Czekajcie. Bo tu jest zejście. Więc gdzie był to przejście było, które... Chyba że tu. Nie, by to nie miało sensu, bo to jest przecież... No dobra. Tak czy siak, moi drodzy. Ponieważ już... punkt Wellingera nie będzie nam do niczego potrzebny. Quahodron może rzucić tutaj Lloyda, dzięki czemu będziemy mogli łatwo dostać się do Smoczego Faraona. Omijając wszystkie pułapki i inne przykrości, jakie nam na drodze stanęły. Coś to otworzyło, tylko Holender nie wiem co, no.
Nieważne, tak czy siak, moi drodzy, musimy udać się teraz do... do Nekropolis, ponieważ Nekropolis jest najbliższym miastem w pobliżu wulkanu, ponieważ do strefy wulkanicznej musimy... ponieważ w strefie wulkanicznej leżą te wszystkie statki, znaczy te dwa obiekty, które rzekomo spadły na świat, czyli dwie, no, meteory, tak, Shooting Stars. Generalnie Smoczy Faraon powiedział nam dużo, tutaj powiedział, że to co zresztą już wiem, Alamar przejął władzę, Alamar ma jego krainę we władaniu, on sam nie może nic zrobić, ponieważ Alamar jak tylko cokolwiek zacznie działać, to Alamar wyssie jego moc. No, generalnie słaba sytuacja. Co mam nadzieję, w kimś, kto kogo się Alamar bardzo boi, kto właśnie znajduje się w jednym z tych kapsuł. Okej, okay, Meduza. Hydra. Gamma Geyser. Dobra. Tak, gdzie były te... O, właśnie, tu jest jeden statek. Dobra, no to wejdźmy tutaj. Au! Wejdź do dziwnego pojazdu. Pewnie. I cóż to, moi drodzy, jest? No właśnie, no właśnie. Dziwne, obce urządzenie zdaje się być nieaktywne. Dormant chyba tak jest nieaktywne, no. Dobra. No dobra. Ewidentnie widać, że coś jest nie tak, no bo co tu, co to jest? Konsola głównej mocy. Aktywować? Pewnie. Dobra, przywróciliśmy zasilanie. Dobra. Mamy zasilanie i teraz tak. Nie pamiętam dokładnie, co to robi. Zapiszmy i się przekonajmy, bo... Aha, to postarzało. 50, ale statystyki nam 50. Dobra, nie, to ja tego nie chcę. Żaden bonus do statystyki nie jest wart postarzenia. Teoretycznie oczywiście mógłbym wrócić do fontanny i tam to starzenie sobie zmniejszyć, ale już dajemy spokój. Natomiast to... O kurde, dobra, czyli tutaj też podobnie statystyki. Dobra, nie zapisałem, ale dobra, na szczęście. Nie było to tak daleko. Zresztą to są te dwie takie same obiekty. Zresztą one bardzo przypominają te głowy z Might & Magic 3, nie? Jakie były. No. Tak ogólnie to trochę przypominają Moai z Wyspy Wielkanocnej. No dobra. To tak, tutaj chodźmy, bo tu jest główny... tutaj znajdziemy główne pomieszczenie tego statku. Bo nie bójmy się tego słowa, to jest statek, tak? To jest w ogóle wyjście? Dobra. Czekajcie. To tu
też mamy wyjście. Dwa wyjścia mamy. Okej, okay, dobra. Czyli chodzi na to, że tu są silniki. Tu jest wyjście, tu jest konsola mocy. Okej. Okay. Co to jest za konsola tutaj? Zapiszmy i się przekonajmy. Kontrola fotonowa, status... indikator statusu na broń pokazuje, że jest ona rozbrojona. Czy strzelać tak czy siak? No, możemy sobie wystrzelić na wiwat. Nic to chyba nam nie robi, więc... dobra. Nie ma sensu. Tu tak to samo, nie? Tu też będzie... konsola strzelnicza. O, proszę. Samo się otworzyło. Prawie że jak pewnym znanym serialu amerykańskim. Raz, dwa, trzy. Raz, dwa, trzy. Mamy sześć tronów. Mamy jakiś związek z Might & Magic 3. No, przekonamy się. Tu mamy jeden tron. Zobaczmy, co tu jest. Dziwne pole energii otacza istotę będącą wewnątrz niego. No dobra. Możemy, tutaj mamy ogólnie dwa komputery. Scanning konsol. Konsola skanująca. Wiadomość na ekranie głosi. Xin. Ksylonitowa eksperymentalna Nansela ekspansjonistyczna. Nie pytajcie mnie, co to jest Nansela. Bo nie wiem. Projekt Gwiezdny Zasiew. Orbita jedna dziesiąta jednostki astronomicznej, powierzchnia, grawitacja na powierzchni 88, podejrzewam G. I powierzchnia na planecie 72. Tu chyba powinno być main, a nie min, ale dobra, ja się tam nie znam, nie? A tu mamy komputer, który pokazuje nam status. Natomiast tutaj, moi drodzy, będzie coś, do czego ja muszę sięgnąć. Ponieważ tu będzie długi tekst, który mam przetłumaczony. Dobra, zaczynamy. Wpis komputerowy. Wiadomość na screenie, na ekranie głosi. Wpis pierwszy. Wszystkie wewnętrzne systemy sprawne. Wszystkie systemy statku sprawne. Wyznaczanie kursu na projekt Terra. Cel misji. Dezaktywować i odzyskać uszkodzoną jednostkę Sheltem i powrócić do bazy. Wpis drugi. Orbita ustanowiona wokół Terry. Wykorzystywanie urządzenia transferu materii Schwarza Heinricha do ukończenia zejścia na planetę. Wpis numer 3.
Obiekt dezaktywowany i odzyskany. Powrót do bazy. Pis czwarty. Cel misji opóźniony na czas nieokreślony. Jednostka Sheltem uciekła. Lokalizacja Warn 4. Pojazd Kron. 3,8 roku minęło od ostatniego wpisu. Czas spędzony... Jeszcze raz, 3,8 roku minęło od ostatniego wpisu. Czas spędzony w okrętowym brygu w stazie. Aktywowanie pełnego modułu osobowości Korak, by ułatwić rozwiązanie problemu. Wkrótce nastąpi poszukiwanie jednostki Sheltem. Okej, wszystko okej, dobra. Dlaczego sprawdzam, bo ja tu mam przetłumaczony też cały ten tekst, tylko problem jest taki, że nie oznaczyłem sobie go stronami zgodnie z tym, co jest tutaj na ekranie, nie? A jak zauważyliście pewnie, że te strony potrafią... znaczy, zapewne za chwilę zauważyliście, że te strony potrafią się... no, nie być pokazane w całości, tak? Mogą być na dwóch stronach te logi. Nieważne. Wpis piąty. Moje poszukiwania Sheltema były dotychczas mało owocne. Powody, dla których uwięził mnie w brygu, są niejasne, a jego następny ruch nieprzewidywalny. Udałem się na Warn w nadziei znalezienia wskazówek co do jego pobytu. Lecz nie jeszcze, nic jeszcze się nie pojawiło. Sieć Krona nie zawiera żadnych zapisów tego, czy ktoś podróżował między Warnami lub do samego Krona. Wpis szósty. Wciąż nie jestem w stanie zlokalizować Sheltema. Sieć pokazuje oznaki jego działań, lecz on był ostrożny w zacieraniu swych śladów i ukrywaniu lokalizacji. Upór, jaki pokazuje, musi być wyjątkiem usprawnienia jego umysłu. Musi być wynikiem usprawnienia jego umysłu. Mierzę się z zaawansowaną sztuczną inteligencją, nieskrępowaną przez mentalne blokady lub ograniczenia behawioralne oraz napędzaną przez wolę przetrwania. Sheltem może również kierować się wewnętrzną dyrektywą, którą uważa za słuszną. Wpis siódmy. Dziś na rozkaz Sheltema Warn 6 został wystrzelony w kierunku Słońca. Setki tysięcy żyć zginęło w przeciągu kilku minut. Skala tej zbrodni jest wszechogarniająca i fakt, że byłem nie byłem w stanie go powstrzymać, nadaje mojej misji poczucie desperacji i pilności. Pilności, której brakowało poprzednio. Przed tą tragedią Sheltem był jedynie utrapieniem. Teraz stał się straszliwym niebezpieczeństwem, które musi zostać powstrzymane za wszelką cenę. Muszę go znaleźć. Wpis ósmy. Doszły mi wieści, że Sheltem podszywał się pod króla Alamara, lecz uciekł z uzurpowanego tronu. Powinienem był się domyśleć. Poddani Alamara mówili, że przez 4 lata zachowywał się dziwnie, lecz nigdy nie zdałem sobie sprawy. Nie, jeszcze raz.
Podanie Alamara mówili, że przez 3 lata zachował się dziwnie, lecz nigdy nie zadałem sobie pytania dlaczego. Sieć raportuje, że zerwał swoje połączenie z Warn i uciekł do Kron. Tam właśnie będę go szukać. Oj, przedzą pis 9. No dobra, to posłuchajcie tego. Szeltan, zobaczcie, jak kamień w wodę. Sieć raportuje o jego próbach, o kilku próbach obejścia systemu przez Szeltema i odzyskaniu dostępu, lecz do tego momentu były one nieskuteczne. Dobra, teraz wpis 10. Szeltem uciekł. Uciekł z Kron i powrócił na Terrę. Zostawił na mnie pułapkę i połamał... Jeszcze raz. Szeltem uciekł z Kron, powrócił na Terrę. Zostawił na mnie pułapkę i pokonał mnie w walce. Jeszcze raz, bo coś mi się tutaj nie zgadza. Dobra, już wam. Czyli jeszcze raz, wpis 10. Szeltem uciekł z Kron i powrócił na Terrę. Zostawił na mnie pułapkę i pokonał w walce, wskutek czego oddzielił mój rdzeń pamięci od mego ciała i umieścił go w stazie w jaskini. Na szczęście tubylcy z pojazdu Kron uwolnili mnie z mego położenia i uratowali. Kron przed planem Szeltema uratowali... Jeszcze raz. Tubylcy z pojazdu Kron uwolnili mnie z mojego położenia, uratowali Kron przed planem Szeltema, który zakładał ustawienie Krona na kursie kolizyjnym ze Słońcem. Warny, które zostały zwolnione na Terrę, dotarły tam zgodnie z planem. To pokazuje, że Szeltem kieruje się wciąż jedyną ze swoich dyrektyw. Użyję urządzenia transferu materii, by na raz jeszcze zejść na Terrę. Wraz ze zniknięciem Szeltema, Kron w końcu może od... teraz bez przeszkód kontynuować swą misję gwiezdnego zasiewu. Tak, moi drodzy, to czytamy tak naprawdę jest dziennik Koraka i tak naprawdę jest to skrótowe streszczenie tego, co się działo w poprzednich częściach serii Might and Magic. Póki co udało nam się przeczytać, dowiedzieć to, co się działo w pierwszej i drugiej części. Czyli to, że Szeltem najpierw zbuntował się, następnie udał się na Warn, by ostatecznie z niego uciec i przenieść się na statek Kron. Następnie po działaniach Koraka i graczy, tak? Bohaterów graczy uciekł w końcu jeszcze raz na Terrę. Aktualnie czytamy to, co jest w jest to, co miało miejsce w Might and Magic 3, czyli wpis 11. Czyli wpis 11. Raz jeszcze przybyłem na Terrę i od mojej ostatniej wizyty krajobraz nieco się zmienił. Kiedy byłem w stazie, 4 warny zdążyły się już wylądować i Szeltem jest zajęty asymilowaniem ludzi, roślin, zwierząt do istniejącej biosfery. Jednakże jego proces zdaje się być wadliwy.
Nie mogę pomóc, niemniej wyczuwam delikatną znieczulicę, jaką objawia swoim ludziom. Proces adaptacyjny jest niepotrzebnie szorstki, a harmonogram zbyt szybki. Kolejna wada osobowości do dodania na listę problemów do naprawienia, jednostki Sheltem, jeśli w ogóle może być naprawiona. Tak. Wpis 12. Po dość dużym czasie i wysiłku udało mi się ustalić, że Sheltem przebywa w pierwotnym statku zasiewowym, który jako pierwszy wylądował na Terze. Statek znajduje się pod wodą, ale kilka punktów transferu materii znajduje się na powierzchni planety w formie piramid. Oczywiście nie mam dostępu do piramid, ale ten problem mogę rozwiązać poprzez sieć. Jestem pewien, że wkrótce Sheltem znowu będzie w areszcie. Wpis 13. Z pomocą sieci udało mi się zinfiltrować statek Sheltem. Statek Sheltem aktywował całą obronę statku, nie szczędząc wysiłku na wyeliminowanie mnie. Sheltem aktywował całą obronę statku, nie szczędząc wysiłku na wyeliminowanie mnie. Pomimo moich najlepszych wysiłków, nie byłem w stanie odłączyć Sheltema z sieci, ani wydać mu polecenia wyłączenia się. Będę musiał pokonać go fizycznie. Wpis 14. Nie byłem w stanie pojmać Sheltema, przez co uciekł raz jeszcze. Teraz jest w kapsule. Kieruje się wprost na projekt Xin. Jestem w jednej kapsule. Sekundy za nim, a jednak niezdolny do przyspieszenia złapania go. Kapsuła nie ma broni. Najwyraźniej tubylcy Sterly są tuż za mną. Uruchomili silniki statku zasiłowego i wystartowali. Co na bliskim kursie pościgowym. Tak, czyli to jest to, co... jeżeli pamiętacie moje zagranie z Mind Magic 3, to jest dokładnie ta sama sytuacja, w której kończyliśmy grę. Czyli nie było bossa, ale był z kolei motyw z kodem aktywacyjnym i z... tam paroma innymi jeszcze rzeczami trzeba było zrobić. Nie było bossa, tylko właśnie wchodziliśmy do teleportu i on nas teleportował właśnie na mostek statku, który, dzięki któremu mogliśmy wystartować. Właśnie w outro Might Magic 3 była pokazana ta scena, jak wystartowaliśmy i leciliśmy za Korakim Sheltemem. Dobra, wpis 15, ostatni. Xin majaczy w oddali. Aby przetrwać uderzenie, będę musiał uruchomić pole stazy statku, ponieważ będę tuż za Sheltemem. Jeszcze raz. Xin majaczy w oddali. Aby przetrwać uderzenie, będę musiał uruchomić pole stazy statku, ponieważ będę tuż za Sheltemem, będę miał szansę na pojmanie go tuż po upadku. Komputer nawigacyjny przewiduje, że te ranie nie uderzą w projekt, ale zamiast tego spłoną w atmosferze. Poinstruowałem ich o tym, jak użyć urządzenia transferu materii na ich statku zasiewowym, by mogli uciec przed jego zniszczeniem. Przechodzę w stazę. Niechaj bogowie się do mnie uśmiechną. Tak, ja jeszcze o tym będę mówił pod koniec, o co tutaj chodzi, ale. Moi drodzy, zanim zakończę odcinek, bo już należy się... należy go skończyć. Parę rzeczy wyjaśniających. Po pierwsze, mamy tutaj dużo pojęć takich dziwnych, niepasujących do świata fantazy, takie jak warny, jak kron, jak pole stazy, jak urządzenie transferu materii Heinricha. Jak to szło? Schwarza Heinricha? Co Heinricha, zaraz zobaczymy. Mm.
Schwarza Heinricha. Dużo takich dziwnych pojęć, raczej bardziej pasujących do science fiction niż do gry fantasy, nie? No cóż, nie jest żadną tajemnicą, przynajmniej dla tych, co grali już w tą grę, że Might and Magic 4, 5 i ogólnie wszystkie Might and Magic'i, poza może... W sumie każdy Might and Magic, poza H9 nawet, może poza 9, zawiera jakieś elementy science fiction. I tutaj nie jest inaczej. W ogóle Warn to jest świat, którym działaliśmy, jeżeli graliśmy w Might and Magic 1. W dwójce, która nosiła tytuł Gates to Another World, działaliśmy na świecie Kron. I... W każdej części Might and Magica pod koniec gry okazywało się, że tak naprawdę świat, na którym jesteśmy, nie jest tym samym światem, tym światem, który nam się wydaje, że jest. Natomiast co to są Kron, co to jest Warn? Kron to jest... Jeszcze raz, musicie zobaczyć kontekst. Świat Might and Magic to jest przede wszystkim świat, którym rządzą starożytni. Starożytni to są istoty potężne, których celem jest zasiedlanie planet i opieka nad mniejszymi rasami. Te mniejsze rasy to oczywiście elfy, ludzie, krasnoludy, wymieńcie sobie. Starożytni używają do zasiewu do tak zwanego zasiewu, czyli do kolonizacji różnych planet, statków typu Kron. To jest po prostu potężny statek kolonizacyjny, który zawiera w sobie kilka podmodułów zwanych Warnami, które to są modułami mieszkalnymi, które de facto wyglądają jak mini światy, mini planety, na których tworzy się życie, rozwija cywilizacja, która nawiasem mówiąc nie ma w ogóle bladego pojęcia, że przemieszcza się na wielkim statku kolonizacyjnym. No jak było powiedziane, te krony rozsiewają właśnie te moduły Warn na różne planety docelowo i lecą dalej, tak? Do momentu, aż się im te moduły nie skończą, albo po prostu ich misja nie zostanie wykonana. No i tak to wygląda, nie? Tylko oczywiście, jak już wspomniałem, wszystkim ludziom na tych Warnach wydaje się, że to po prostu jest ich planeta, że po prostu ich planeta jest płaska, że nic nie dają... Że po prostu to jest ich świat, tak? Jak, nie wiem... Wyjdziecie na ulicę, czy tam poza dom i zobaczycie wokół siebie miasto, czy tam wasze okolice zamieszkania, to właśnie to samo widzą mieszkańcy tych Warnów, tak? Tych modułów typu Warn. Mam nadzieję, że wszystko dobrze tłumaczę, jeżeli nie, to pytajcie w komentarzach, bo fabuła Might and Magic ogólnie jest dosyć skomplikowana i czytać trzeba ją między wierszami. Ja sam wiele rzeczy dowiedziałem się z artykułów i felietonu na temat właśnie tej serii. No ale wracając. Czym jest Xeen? Xeen jest nietypowym projektem, ponieważ... nietypowym projektem, który... jest płaskim... prostokątem, po którego obu stronach znajduje się cywilizacja. No i właśnie, Xeen jest wyjątkowy, ponieważ to jest projekt, który zakłada stworzenie z płaskiego świata kulę. Zapytacie, jak to można tego dokonać? No cóż, do tego jest potrzebne parę rzeczy, ale ma to związek z przypowiednią, którą będziemy wypełniać właśnie... Znacznie później, jak już uda nam się
rozprawić z Sheltemem. Dobrze, a żeby się rozprawić z Sheltemem, musimy uwolnić Koraka. Co za tym idzie, musimy podejść do tej konsoli. I główna konsola, wiadomość głosi na ekranie. By deaktywować pole stazy, odszyfruj następującą wiadomość. Teraz tak, oczywiście możemy się bawić w szyfry. Bawić się w szyfry może, no oczywiście, nie? Ale jeżeli odczytali, jeżeli znamy Star Treka, to możemy... Jeżeli znamy serię Star Trek, to możemy z łatwością rozszyfrować hasło. Hasło brzmi: To boldly go when no man has gone before. I teraz tak, uwaga! To boldly go when no... Tu powinno być man. Dlaczego man? Ponieważ w oryginalnym Star Treku z lat 60. było man. W Next Generation było one, czyli no one, czyli nikt nie dotarł. A w tym oryginalnej serii było nie dotarł żaden człowiek. Ale dobra, piszmy to po prostu. To boldly go when no man has gone before. Teraz nie jestem pewien, czy muszę to pisać ze spacją, czy nie, ale... Incorrect. Stat is filled as still active. Ok, czyli muszę to pisać ze spacją. No dobra, go. Teraz się okaże, czy powiedziałem dobrze, czy strzeliłem grafę. Naprawdę? When no one? A, już wiem, nie when, tylko where. No i teraz się zgadza, nie when, tylko where. Pole stazy zdezaktywowane, forma życia uwolniona i w pełni funkcjonalna. Dobra, teraz możemy udać się do tronu i porozmawiać z jego mieszkańcem. No wiemy, że to jest Korak, nie? Thank you for deactivating the stasis chamber. If you hadn't done it, I would have been trapped there forever. Much has happened since I crashed on Darkseid. It appears that my old nemesis Sheltem escaped from his stasis chamber long before I, and has done much evil in this time. My instruments show that Zine has begun to drift out of its orbit, indicating that Sheltem has full control of Zine. I have orders to stop Sheltem's galactic rampage, but I am unable to fulfill them. If I were to leave the safety of this ship, Sheltem would surely detect me with his newfound powers and slowly drain the strength from my body. I would never reach him. If you had some means of transporting me past his defenses, I would have a good chance of defeating him in battle. Without that, I cannot prevail against him. No, już mamy doświadczenie. I cannot leave the safety of this ship without some means of hiding from Sheltem's defenses. Tak, teraz musimy znaleźć coś, co pozwoli Korakowi na opuszczenie statku bez sprawienia, że Sheltem go odnajdzie. Moi drodzy, mamy zadanie, tak? Ale to zadanie wykonamy w następnym odcinku. Ja bym Luz Vandelf, to było World of Zin, do następnego odcinka. Na razie, cześć!